Pierwsze buty motocyklowe. Moi drodzy, kupując swoje pierwsze buty motocyklowe, skupmy się na tym, że przede wszystkim mają być wysokie. Nie kupujcie butów jako pierwszych, niskich. One się przydadzą na miasto, po bułki, dla osoby, która będzie jeździła sporadycznie, jako druga para. Spoko, nie ma problemu. Natomiast pierwszy podstawowy but ma być wysoki. Ma mieć ochraniacz na palce, ochraniacz pięty, ma mieć ochraniacz goleni, ochraniacz kostki. Jeżeli chcecie, żeby był wodoodporny, nie ma sprawy. Do tego buta i tak się wierzchem wleje, jeżeli będziecie, nawet jeżeli będzie wodoodporny. Ma mieć twardą podeszwę. Dobrze by było, jeżeli jeździcie motocyklem sportowym, żeby miał ściętą piętę, żeby miał slider na boku, ale pierwszy but może być ekonomiczny, więc może wyglądać na przykład tak. I rzeczywiście, nie będzie trzymał pięty. Jeżeli wasza noga podczas chodzenia w butach motocyklowych będzie lekko falować, unosić piętę, to nie ma tragedii. To nie są buty na pielgrzymkę pieszą, to są buty do jeżdżenia motocyklem. Mają was chronić. To jest karoseria, to jest futerał na nogę. Więc szukając butów motocyklowych, wybierajcie a buty bezpieczne, certyfikowane najchętniej, z ochraniaczami w palcach, w pięcie, w goleni i mogą być wodoodporne.